Witamy Państwa w kolejnym odcinku Ludzie Gór Olbrzymich. Dzisiaj naszą gościnią będzie... Marta, która jest genealożką. Z rozmowy dowiecie się, jak to się stało, że Marta sprowadziła się do Jeleniej Góry, czy ma swój ulubiony budynek z ciekawą historią w naszej okolicy i na czym w ogóle polega jej praca. A program poprowadzi Jordan Plis i Jarosław Strzyżowski. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, Marto. Cześć, Jordan. Miło, że nas odwiedziłaś, a wiemy, że jesteś rozrywaną osobą. Masz wiele zaproszeń do różnych programów i cieszy mi się, że wybrałaś mnie i Jarka. Witamy, witamy. Chociaż nie będziemy ukrywać, że znamy się prywatnie, więc no to tak. Też może przeważyło. To prawda. I jakby na pewno wszyscy widzowie cię nie znają. Jesteś genealożką i może na początek powiedz, jak to się stało, że trafiłaś do Jeleniej Góry. I z czym to się je. I z czym to się je. Genealogię. Właśnie. Dobra. No to tak, nazywam się Marta, jestem genealożką, zajmuję się genealogią, czyli pomagam ludziom w odkrywaniu ich historii rodzinnych, a hobbystycznie, czyli tak jakby w czasie po pracy, również interesuję się odkrywaniem historii lokalnych naszego regionu, Jeleniej Góry, Karkonoszy, Gór Izerskich i ogólnie tutaj w okolicy. Urodziłam się we Wrocławiu, ale od kilku lat mieszkam właśnie tutaj w Jeleniej Górze. Jak to się stało, że się tu znalazłam? Generalnie te całe okolice od zawsze były mi bliskie. Odkąd pamiętam, jeździłam tutaj z dziadkami i z rodzicami na narty, już od urodzenia powiedzmy. Ale zawsze jeździliśmy do Szklarskiej Poręby, bo jakby głównym powodem naszych podróży tutaj były narty. Więc Jelenią Górę zawsze omijaliśmy i tak naprawdę wydaje mi się, że tak świadomie do Jeleniej Góry przyjechałam może kilka lat temu, może cztery, a wcześniej no to po prostu się tak przejeżdżało. I wydaje mi się, że wiele osób tak ma, że jest Jelenia Góra, wszyscy ją mijają, bo jadą do Karpacza, do Szklarskiej, do Jakuszyc. No i tak naprawdę w ogóle nikt nie wie, jaki potencjał ma to miasto. I tak naprawdę cztery lata temu, właśnie tak mi się wydaje, że wtedy świadomie pojechałam z moim partnerem Łukaszem do Jeleniej Góry, tak sobie zobaczyć właśnie rynek i okolice i po prostu byliśmy pod wrażeniem. No właśnie, bo Wrocław wydaje się jednak miastem, które ma więcej perspektyw dla młodych ludzi, dla rozwijania swojej kariery, talentów, a Jelenia Góra jest raczej takim wyciszonym miastem. Tak. Więc jestem zaskoczony. No ale to właśnie było trochę to, czego szukaliśmy. Bo tak, mieszkałam oczywiście we Wrocławiu, potem mieszkałam kilka lat w Warszawie i jakby jedno miasto i drugie ma oczywiście bardzo dużo do zaoferowania, ale to, co miało do zaoferowania, było właśnie w tym momencie mojego życia, w którym tam mieszkałam. Później jednak cały czas już zaczynałam czuć, że cały czas mi brakuje właśnie tej natury. Jak mieszkałam w Warszawie, to brakowało mi Dolnego Śląska ogólnie, więc po jakimś czasie wróciłam do Wrocławia najpierw. A potem Wrocław znów zaczął się robić dla mnie trochę za duży i tak naprawdę w każdym wolnym momencie właśnie z Łukaszem jeździliśmy tutaj albo w Karkonosze, albo w Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, jakby w każdym wolnym momencie tutaj jeździliśmy. No i różnie jakby i oczywiście na jakieś tam wycieczki górskie, na biegówki, na zwiedzanie różnych ruin czy opuszczonych cmentarzy, czyli tych wszystkich różnych miejsc, które kryją za sobą jakąś taką historię. Ale to może czekaj, bo no. Do tego jeszcze wrócimy, no. Do tych cmentarzy wszystkich i tak dalej, bo wiemy, że to są jakby twoje główne punkty wycieczek i urlopowych różnych wyjazdów, ale powiedz nam, jakby jesteś genealożką, jakby od czego to wszystko się zaczęło? Czy ty od zawsze planowałaś, że chcesz zostać genealożką, czy to wyszło przez przypadek? Od kupienia starego mieszkania po niemieckiego najlepiej. A od przyjazdu z Jeleniej Góry, czy jakby, jak się zaczęła ta pasja? Bo na początku jakby to na pewno była pasja, czy to już było... Nie, no cały czas to jest w sumie pasją, ale zaczęło się tak jakby no, od mojej własnej rodziny, czyli od tego, że moi dziadkowie pochodzą z różnych części Polski i na Dolny Śląsk przyjechali dopiero po II wojnie światowej, więc tak naprawdę każdy jest skądś indziej i zawsze mnie to interesowało, znaczy oni w ogóle bardzo dużo opowiadali o swoim życiu przed wojną. Jeden dziadek był z Buczacza i opowiadał właśnie o takich ruinach zawsze zamku, który góruje nad miasteczkiem i o różnych historiach, o tym jak Żydzi, Polacy, Ukraińcy i Niemcy razem, jak był dzieckiem, jak właśnie chodzili razem do klasy i się
i się wszyscy super dogadywali. Jakieś takie różne historie z tego poprzedniego jakby życia. Druga babcia była z Pińska, która jest teraz na Białorusi, też opowiadała różne historie. Babcia druga była z Wołynia. I te historie zawsze od dziecka były gdzieś wokół mnie. Czyli te poszukiwania towarzyszyły tobie tak naprawdę całe życie? Tak, bo w sensie oni na przykład nie ukrywali tych wszystkich. Wtedy poszukiwałaś swoich tak naprawdę korzeni, tak. A teraz poszukujesz korzeni osób, które do ciebie się zgłaszają, tak? Tak, tak. Ale tak. Zanim jakby, no bo prowadzisz dwa prężnie rozwijające się Instagramy, ale zanim działałaś na własną rękę, no bo można to tak nazwać, chyba że teraz działasz jakby na własną rękę, to jaka była twoja ścieżka kariery? Moja ścieżka kariery była taka trochę przypadkowa, w sensie nie było tak, że okej, teraz chcę robić to zawodowo i będę jakby dążyć tym śladem. Było tak, że pracowałam przez jakiś czas w Centrum Informacji Żydowskiej we Wrocławiu, gdzie zajmowałam się organizacją wycieczek do synagogi, ale też jakby, tak jakby dawaniem tej informacji turystom o tym, jaka była społeczność żydowska przed wojną w Breslau, czyli dzisiejszym Wrocławiu, i również jakby około później, jak była już to polska żydowska społeczność. I po prostu w pewnym momencie bardzo dużo ludzi zaczęło tam przychodzić, którzy przyjeżdżali w poszukiwaniu swoich przodków, tych właśnie, którzy byli przed wojną tam, którzy byli Żydami niemieckimi. I wtedy ludzie przychodzili, opowiadali mi różne historie, prosili mnie o sprawdzenie różnych informacji i już wtedy jakby się zaczął ten kontakt jakby z drugą osobą, która poszukuje tych informacji, a ja będąc tam na miejscu mogłam jakoś im pomóc. I właśnie taką jedną z bardzo znaczących historii w mojej pracy, która jeszcze wtedy nie była taką pracą jak teraz, była taka sytuacja, że przyszła pani, której matka była śpiewaczką w operze w Breslau, czyli w dzisiejszym przedwojennym Wrocławiu. I miała ze sobą różne dokumenty tej matki i między nimi miała takie zdjęcie, na którym był wizerunek domu rodzinnego, no i nazwa niemiecka ulicy. No i ta pani zapytała mnie, czy mogłabym jej pomóc zlokalizować ten dom, ten adres, żeby zobaczyć, czy ten dom stoi. Więc ja zaczęłam wtedy tam sprawdzać i po prostu zawsze mam ciary, jak o tym sobie przypomnę, bo totalnie okazało się, że jej dom stał dokładnie na tym samym miejscu, na którym dzisiaj stoi dom moich rodziców, tylko już wybudowany chyba w latach 70., ale po prostu tamten budynek, wielka willa była już zniszczona i po prostu, wiecie, taki zbiegi okoliczności. No i jakby na tej mojej całej ścieżce myślę, że dość sporo było takich różnych zbiegów okoliczności. Nie wiem, tak jakby to się miało jakoś wydarzyć naturalnie, że koniec końców tym się zajmę. I później przeprowadziłam się do Warszawy i również, może nie do końca przypadkiem, ale no na pewno poszłam do Żydowskiego Instytutu Historycznego, mając już jakąś taką w tej dziedzinie wiedzę. I tam właśnie jest dział genealogii. Nie szukali wtedy nikogo na etat, ale ja poszłam zapytać, czy może jednak szukają. Najpierw usłyszałam, że niestety nie mają żadnych pieniędzy na dodatkowego pracownika, więc próbowałam w Warszawie się jakoś odnaleźć, szukać jakiejś tam innej pracy. Pamiętam, że nawet tam chciałam przez chwilę pracować w sklepie, sprzedając jakąś porcelanę. Ale w pewnym momencie byłam z tą panią na jakichś targach, ona mi kazała mówić, że sprzedaje coś, co jest handmade, ale nie było do końca handmade, ale żebym jednak mówiła klientom, że to jest handmade. I po tym dniu próbnym miałam się odezwać, czy chcę tę pracę, bo ona chciała, żebym ją wzięła, ale ja powiedziałam, nie, wie pani, dostałam już propozycję pracy, więc nie mogę, muszę odmówić. I dosłownie następnego dnia dostałam telefon z ŻIH-u, że jednak znalazły się pieniądze i że zapraszają i że mogę pracować w tym dziale genealogii. Więc również to było takie, wiecie, niecodzienne, nie? Że to nie jest tak, że było ogłoszenie, ja tam poszłam, bo kogoś szukali, tylko czyli jakoś to się... Czyli znowu zbieg jakichś tak... okoliczności. Tak, tak, tak. Więc... Nieprzypadkowych zapewne. No, tak. Wydaje się, że tak musiało być. A powiedz, bo w sumie to jest trudna dosyć gałąź. Co prawda dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane,
dostęp jest o wiele łatwiejszy, ale mimo wszystko jednak no, trzeba się chyba pofatygować do jakichś archiwów, księgi kościelne. Ja się kompletnie na tym nie znam, ale gdzie szukać, jak to się w ogóle wszystko robi, jaki jest proces jakby, jeżeli się do ciebie jakaś osoba zwraca, od czego zaczynasz, czy coś no, więcej bo teraz być? Pracujesz jakby sama. Tak, prowadzę własną działalność. Wystarczy do ciebie napisać i ty poszukujesz. No właśnie. Zgłasza się pan Kowalski i chce się czegoś dowiedzieć, mając załóżmy jedno zdjęcie. Okay. A zanim Jarkowi odpowiesz na pytanie, to powiedz jakby, dlaczego ci ludzie szukają przodków? I później właśnie, jak to się odbywa? No bo ja nie wiem, czy to jest z ciekawości. Spadek. Ale czekaj, nie, bo to może, no właśnie, z ciekawości, a może chodzi o paszport? Może, żeby łatwiej, nie wiem, mieszkać w danym kraju, czy w danym regionie? Różne są oczekiwania, różne są potrzeby. Też w zależności, czy to jest klient z Polski, czy z zagranicy, bo mam takich i takich. Przede wszystkim ludzie jednak chcą poznać historię swoich przodków i dowiedzieć się, skąd byli. Jeżeli chodzi o na przykład zagranicznych klientów, no to często oprócz polsko brzmiącego nazwiska nie wiedzą zupełnie nic. Czasem nawet to nazwisko już zostało tak zmienione przez te kilka pokolenia, że tutaj już jest bywa ciężko, ale generalnie w pewnym momencie chcą się dowiedzieć, skąd byli ci ich przodkowie. Często planują wycieczki do Polski i później właśnie chcą sobie zrobić taką wycieczkę tropem swoich przodków. Więc tu jest tak jakby po prostu ta kwestia tożsamości. I wydaje mi się, że podobnie jest też trochę z osobami tutaj z ziem zachodnich i północnych, które właśnie, gdzie przez tą drugą wojnę światową tak naprawdę zostało trochę przerwane to dziedzictwo, czyli no nie mamy czegoś takiego, że mamy dom, który zbudował pra-pra-pra-pra-dziadek, nie mamy tej ciągłości, że ta wieś zawsze była taka nasza od nie wiadomo kiedy. Więc często też ludzie stąd nie do końca wiedzą, skąd byli ich przodkowie. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale ja pamiętam, że na przykład w liceum, jak byłam, albo nawet na studiach i rozmawiałam ze znajomymi, na przykład schodził temat na przodków, no to jak się pytałam na przykład, skąd byli, nie wiem, twoja prababcia czy coś takiego, no to często padało z Kresów, ze Lwowa, ze wschodu i tak naprawdę zero konkretów. I bo po prostu nikt nic nie wiedział, bo nie było to przekazywane, tak jak na przykład u mnie. Niektórzy w ogóle nie chcieli mówić o tym, co się działo przed wojną, nie chcieli w ogóle wracać do tego tematu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te nasze tereny, to też właśnie jest kwestia tego, skąd jestem, nie? No jednak się pojawia się tutaj hasło Kresy, od wysokości Wilna do Lwowa. Tak. Pytają się często zresztą ludzie, nie? Czy jesteśmy góralami tutaj, albo pytają się, jaką macie kuchnię regionalną, ja zawsze tłumaczę, że kresową, jak na Dolnym Śląsku Kresowa, tak? No, dokładnie. Więc właśnie brak ciągłości kulturowej, to jest chyba spowodowane. Mnie to spowodowane. Osypki, podobno na Mazurach nie produkuje. Ale jeszcze misia nie ma. Ale nie miś teraz, to wiesz, może. Tak. Do więzienia, więc... No właśnie, ale wróćmy, bo mnie to niesłychanie ciekawi. Ja przerwałem tobie, że jak to z tym Marta, mam zdjęcie, to jest prawdopodobnie mój pradziadek i nie mam nic, żadnych dokumentów, znam jego nazwisko, wiem, gdzie mieszkał. I teraz, jak zacząć? Okej, no to jak się ktoś ze mną kontaktuje, zawsze robię sobie taki mały wywiad, czyli dla mnie najważniejsze, znaczy ogólnie pytam, co wiadomo na temat przodków do momentu, gdzie ten trop się zupełnie urywa. Czyli jaką on ma wiedzę, tak? Dokładnie, żebyśmy zaczęli najpierw od tego, co wiemy. I później już zaczynając od tego, jestem w stanie określić, od czego powinniśmy zacząć, albo jestem w stanie sprawdzić, czy dokumenty są zachowane, bo oczywiście też rodzina rodzinie nie jest równa. Z jednej parafii dokumenty mogą być super zachowane, z innej parafii mogą być zniszczone. Często się okazuje, że nie wiem, przodek na przykład był stąd, a się okazuje, że jego dziadek przyjechał zupełnie skądś indziej, więc to czasem są bardzo skomplikowane te losy i decyzje, które podejmowali nasi przodkowie. Ale tak, jak ktoś właśnie się ze mną kontaktuje, robię wywiad i na podstawie tych informacji, które osoba mi przekazuje, przygotowuję taki plan. I wtedy na początku staram się właśnie określić, co możemy znaleźć, na czym możemy bazować i pytam też o oczekiwania, bo niektórym zależy, wiecie, do dotarcia jak najdalej. Aha, ale to czekaj, może się też zdarzyć przypadek, że przychodzi ten Kowalski i mówi, moja rodzina była szlachtą, proszę szukać szlachty. A to chyba wszyscy. A okazuje się, że... To chyba większość szuka szlacheckiego pochodzenia. A okazuje się, że potomkowie byli chłopami, tak? No.
Czyli zdarza się, tak? Ale to, w drugą stronę też mi się zdarza. Czy to jest tak, że ruszasz się z domu, czy jednak cyfrowo sprawdzasz? Czy jednak musisz się pofatygować gdzieś na drugi koniec Polski na przykład, różnie, gdzieś tam przeglądać? To jest wiecie, no ale wiesz, jak Marta, tak jak mówiła, jak jedzie na urlop, to pierwsze co, to idzie na cmentarz, tak? Więc przy okazji... To jest pasja, to jest pasja. Ja wiem po sobie. No ale ty szukasz szubienic. Ja szukam szubienic. No. Ale macie podobne, no tak, bo wy macie podobne pasje. Podobne zainteresowanie. To jest dokładnie. Też szukasz przyszłości. No właśnie, ale czy musisz się pofatygować i na przykład taka misja gdzieś tam na wschód Polski, że musisz teraz pojechać na tydzień czasu, siedzieć w tych księgach zakurzonych, kościelnych, no bo nie wszystko jest cyfryzowane, nie? I to nie jest wcale takie proste. Zależy, ale tak naprawdę jest bardzo dużo już rzeczy online, ale czasem trzeba rzeczywiście się pofatygować, ale jednak większość czasu robię poszukiwania właśnie zdalnie. Teraz będę jechać akurat do Zielonej Góry, do archiwum w tym tygodniu, więc czyli jestem ciekawa. Do tej góry, co ludzie mówią, a ty jesteś z Zielonej Góry, nie z Zielonej Góry. Tak. No, więc czasem trzeba, ale generalnie większość jednak i tak robię online. Jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, może trochę banalna, ale też ciekawa. Do jakich najwcześniejszych źródeł ci się udało dotrzeć wiekowo? Czy były jakieś takie przypadki, że znalazła się rodzina i tam patrzysz, XIV wiek albo... Szczerze, nie, bo zazwyczaj ludzie, przynajmniej ci, z którymi ja pracuję, aż tak daleko ich to nie interesuje. Zazwyczaj ich interesuje bardziej ta bliższa rodzina, może 5-6 pokoleń wstecz. Rzadko mam tak, żeby ktoś tak bardzo chciał iść daleko. Wydaje mi się, że, bo są właśnie ludzie, którzy chcą iść jak najdalej, chcą mieć jak najwięcej, jak największe drzewa genealogiczne, ale wydaje mi się, że to są ludzie, którzy sami się tym bawią i sami to robią, a ci, którzy zlecają mi poszukiwania, są bardziej zainteresowani tą taką najbliższą rodziną. Więc no, źródła są z tych lat, o których mówisz, zdarza się, ale tak teraz sobie nie przypomnę, żebym miała też, z moim klientem jakimś... Bardzo, bardzo złożony zawód i też zastanawiam się, czy jakby w twojej kilkuletniej, czy może kilkunastoletniej karierze czujesz się jak ryba w wodzie, czy każde zlecenie jest zupełnie inne? Czy są jakieś schematy w tym, co robisz, czy jednak do każdego trzeba podejść zupełnie indywidualnie? Bo ja wiem też, że źródła są bardzo ograniczone, że czasami trafisz, że od razu masz gotowe jakieś rzeczy, a czasami gdzieś tam jednak trzeba się pofatygować. Czy są jakieś schematy, czy tego da się nauczyć na przykład? Schematy są na początek, ale jednak nie ma co ukrywać, każda rodzina jest inna, więc ma to, wydaje mi się, ma to swoje zalety, bo dzięki temu każde zlecenie jest takim wyzwaniem i przy każdym zleceniu człowiek się czegoś zawsze nowego nauczy. I nawet jak ci się wydaje, że okej, to jest ta parafia, którą już robiłeś, znasz, już wiesz, jak to robić, to zawsze może się okazać coś, że jest jakaś adnotacja, ktoś zmienił wyznanie, ktoś się przeprowadził, coś tutaj nie pasuje, albo dana osoba miała jakiś taki zupełnie inny zawód, różne rzeczy, więc nawet te schematy, one są tylko tak na samym początku. Właśnie pomocne w ustaleniu planu czy zarysu, a później jak się zaczyna już poszukiwania, to... To taka praca trochę detektywistyczna. Trochę jakby. Tak, trochę wciąga. Tak. Wciąga. Zdecydowanie. Czas zupełnie inaczej leci, jak już się zacznie. A powiedz mi, no bo na pewno jest to praca jakby obciążająca psychicznie, emocjonalnie, nie da się ukryć. A czy miałeś kiedyś taki przypadek, że przyszedł do ciebie właśnie ten przysłowiowy Kowalski, żebyś jakby znalazła jego potomków i okazało się, że ta historia jest tak smutna i tak przerażająca, że napisałeś do klienta, że nie podejmiesz się tej pracy, mimo tego, że jakby odkryłaś tą przeszłość? Nie, raczej tak nie przeraża mnie jakaś tragiczna historia, raczej staram się wtedy pomóc na przykład w odnalezieniu tych informacji, które pomogą gdzieś tam zaleczyć tą ranę. Po to też się ze mną często kontaktują ludzie, którzy nie znają swojej przeszłości, bo ktoś nie chciał o tym mówić i przez to czują po prostu taką pustkę, bo nie wiedzą tak naprawdę, kim są, a to nawet najgorsza prawda pomaga w zrozumieniu tego i w pójściu na przykład dalej, nie? Jak, że po prostu pewne rzeczy muszą zostać wypowiedziane, żeby je zostawić i zacząć żyć dalej. Ale pamiętam,
w Żichu właśnie były takie różne historie trudniejsze, bo to tam mieliśmy takie spotkania z osobami w biurze, to były spotkania face to face, więc jakby to nie było tak, że przez maila ktoś mi napisze i ja odpisuję pojutrze, czy jutro, czy i wiecie, to jest inaczej, tylko z żywym człowiekiem się siedziało i się rozmawiało, nierzadko płakali, wspominając te historie swoje rodzinne z czasów okołowojennych. I wtedy pojawiały się też różne dylematy. Pamiętam, że mieliśmy takiego pana, który szukał swojego ojca, który przed wojną, który po wojnie zaginął gdzieś i nie wiadomo było, co się z nim stało. Wszyscy myśleli, że umarł, ale jakby nie było tego potwierdzonego. No i w naszym biurze znaleźliśmy właśnie żyjącego syna, drugiego syna z tej drugiej rodziny, bo się okazało, że pan przeżył, wyjechał do Izraela i tam założył drugą rodzinę. I tu była taka sytuacja, że on został odnaleziony, ale ten drugi syn powiedział, że ten pan jest w bardzo ciężkim stanie i że on nie chce go narażać na taki, wiecie, na takie trudne doświadczenie. I że on sobie nie życzy tego kontaktu i potem jest dylemat, nie? Czy powiedzieć tamtemu, mimo że ten zabronił, czy narażać tego pana, który prawie umiera, a może go to, wiecie, pozbawić życia, jakaś taka bardzo trudna, czy niespodziewana informacja, bardzo emocjonalna, więc też są różne dylematy, do którego momentu można ingerować w decyzje innych ludzi, nie? Czyli to, co mówił Jordan, że jednak to w pewnym sensie jest trochę obciążające dla rodziny, ale pewnie dla siebie też, bo musisz jakby się wczuć, wejść w buty tej rodziny danej, no, tak? No, trzeba, i trochę się tam jednak z nimi zintegrować. Trochę trzeba, bo no, też trzeba umieć przekazać różne informacje w taki sposób, żeby kogoś nie urazić. Miałam kiedyś też panią, dla której znalazłam teczkę z archiwum wojskowego jej ojca albo dziadka. I właśnie ona wcześniej opowiadała, że był wspaniały, cudowny, że wiecie, tatuś, cudowny człowiek. No i znalazłam tę teczkę, było zdjęcie, przystojny młody mężczyzna, wiecie, super, ucieszyłam się, bardzo dużo stron informacji i tam zaczęłam przeglądać i się okazuje, że bił żonę, bił kobiety, gdzieś wykorzystywał swoją pozycję, że był kapitanem, więc gdzieś w kinie się wpychał przed kolejki, wyzywał ludzi i wiecie, po prostu pełno takich rzeczy, że ktoś, jakiś przełożony go nazwał maluczkim człowiekiem i potem ta pani do mnie dzwoniła, pytała, czy już udało mi się znaleźć tą teczkę, czy zrobić zdjęcia i co, bo ona już jest mega zaciekawiona, co tam się znalazło. No i weź teraz... No właśnie, co w takiej sytuacji? No i co w takiej sytuacji? Przekazałeś no przekazano, oczywiście. Powiedziałam, że znalazłam, że są takie różne informacje na temat taty. No i że przesyłam i oczywiście, jeśli ma jakieś pytania, to możemy o tym porozmawiać. Wiecie, też wolałam, żeby sama przejrzała i sama jakoś oceniła tą treść. Ale pamiętam, że zadzwoniła i powiedziała, że się bardzo cieszy, że no rzeczywiście... nie spodziewała się takich danych, ale że bardzo się cieszy, że ma te informacje, no bo to też trochę uzupełnia obraz osoby, jakim on był, jaką on był. No nawet jeżeli nie był idealnie, krystalicznie czysty, no ale kto jest, nie? Kto jest. Dokładnie. A wiesz co, bo jak się poznaliśmy, to chwilę po tym udzieliłaś wywiadu dla jednego z portali takich poczytnych. Czytałem ten wywiad, on był naprawdę w porządku, ale pod tym wywiadem pojawiło się wiele hejtu i mnie interesuje jakby skąd ten hejt się wziął, skoro jakby ty opowiadałaś tam o swojej pracy, o tym co robisz, że poszukujesz przodków, czyli podobna rozmowa do tej naszej. I mnie ciekawi jakby dlaczego ludzie to negują jakby, dlaczego to hejtują, czy chodzi o to po prostu, że w przyszłości nie powinno się właśnie grzebać, że możesz wykopać takie rzeczy, czy... To nie mnie chyba musisz zapytać, tylko te osoby. Nadal się spotykasz z takim czymś, że ktoś do ciebie pisze jakieś takie niestworzone rzeczy? Nie, ja nie czytam po pierwsze komentarzy, bo uważam, że to jest rak. Prawda. A po drugie, no nie wiem, no to jeżeli te osoby nie chcą szukać, to niech nie szukają, ale jest bardzo dużo ludzi, dla których to jest mega ważne z różnych względów, również w nurtach różnych psychologicznych. Też to jest ważne, żeby znać jakieś swoje korzenie i na przykład prześledzić, co się działo w naszej rodzinie, żeby móc na przykład zrozumieć jakieś mechanizmy.
A to, że ktoś hajtuje, no to nie wiem, no to przykro mi, że ktoś tak do tego podchodzi, bo to jest fajna rzecz. To teraz odwróćmy jakby te czary, goryczy. Najzabawniejsza historia, jaka ci się przydarzyła w twojej pracy, na wesoło. Czy były jakieś takie historie, że się zupełnie czegoś nie spodziewałaś, ale w sensie pozytywnym? Ty, Jaro, ale najgorzej będzie, jak Marta powie, że nie było takiej historii. No, nie, ciekawi mnie to po prostu. Czy się zdarzają jakieś takie jajka niespodzianki? Nagle coś mówi, wow, jakie to nie jest. Nie wiem, czy może najzabawniejsze, czy to są zabawne historie. Ale no na pewno jakieś takie... Pozytywne rozstrzygnięcie. Pozytywne są, jest często, zwłaszcza jak się wydaje, że nie umiem, znaczy nie umiem, tylko się nie da czegoś znaleźć. Po prostu wiecie, ciągle mur i potem się udaje przeskoczyć. Ale z takiej fajnej historii to pamiętam, że najpierw pracowałam kiedyś z potomkiem takiego boksera, chyba ze Lwowa, a później, 4 lata później, chyba pracowałam z potomkinią innego boksera i znalazłam jeszcze artykuł, w którym jeden z drugim walczył i jeden z drugim wygrał przez knockout i to było takie fajne, że jakby przodkowie tych dwóch klientów znowu się połączyli, nie? Jakby ta historia gdzieś tam wybrzmiała. Więc różne takie właśnie zbiegi okoliczności, czy komuś robię drzewo genealogiczne, a potem się okazuje, że mogę dołączyć mojego klienta sprzed kilku lat do tego drzewa, no to jest mega, mega fajne rzeczy. A ty prowadzisz dwa profile, jeden to Duchy Przodków, ale to na pewno jeszcze widzą się, zareklamujesz, a drugi to Duchy Sudetów, gdzie jakby pokazujesz ciekawe miejsca związane z naszym głównie regionem. I powiedz mi, jak przeprowadzałaś się do Jeleniej Góry i szukaliście mieszkania czy domu, nie wiem, gdzie mieszkacie, to sprawdzałaś wcześniej historię tego domu, gdzie się przeprowadzasz, czy nie? Co? Trochę, ale to jest problem, bo po prostu numeracja się mocno pozmieniała, więc teraz już wiem, kto tam mieszkał, ale wcześniej było ciężko, żeby ustalić, dotrzeć do tych map, więc to zajęło trochę czasu. Na pewno jest przed wejściem pewne nazwisko napisane pewnego generała zasłużonego w I wojnie światowej i właśnie niedługo będę robić pewien projekt związany z nim, żeby zapewnić mu pokój, spokój, tak jest napisane na naszym domu. Ale tak, na początku się zastanawialiśmy, właśnie wiedzieliśmy, że to był jakiś generał i Łukasz się śmiał, że zobaczymy, czy będzie w nocy chodził i stukał obcasami, ale nie, w naszym domu, jeżeli są to tylko dobre dusze. No bo to też jest takie, no po pierwsze grzebanie trochę w tej przeszłości, w sensie pozytywnym, poszukiwanie różnych rzeczy, a jakiś kontekst metafizyczny. Metafizyczny. No duchy w końcu Sudetów. No, no tak. Nie zastanawiałam się nad tym za bardzo. Nie boję się specjalnie, nie bałabym się jakichś różnych duchów. I raczej chyba podchodzę do tego z takiej strony, że wspominając kogoś i przywołując historię o tej osobie, to jest raczej powód dla tego potencjalnego ducha do radości niż do gniewu, że ktoś o nim pamięta, jak ktoś wspomina jego imię. I więc wydaje mi się, że to raczej ma, jeżeli ma być jakiś duchowy klimat, to bardziej pozytywny niż taki negatywny. Ze złymi duchami się na razie nie spotkałam. No właśnie, stare domy. Jelenia Góra generalnie jest starym miastem. Mamy dużo pięknych kamienic, dużo pięknych domów. Często ci się zdarza, że ktoś, kto kupuje taki stary dom, chce poznać jego przeszłość i przychodzi do ciebie? Czy to są takie sporadyczne raczej przypadki? Zdarzają się. Ostatnio miałam kilka takich spraw, ale bardziej jednak genealogiczne mam zlecenia. Plus to trochę też traktuję bardziej jako hobby, więc raczej odkrywam te historie tych domów, które mnie jakoś zaciekawiły. Czyli masz, żeby nie pracować już 24 godziny na dobę, tylko mieć coś, co jeszcze jest takie, wiecie, bardziej takie. No właśnie, bo ja czytam te twoje historie zapartym tchem, bardzo są ciekawe i to się idealnie nadaje na książkę. Żeby ją wydać w formie fizycznej. A chcesz, żeby Marta dołączyła do ciebie jako do pisarza? Niekoniecznie, nie, po prostu są to piękne historie. Bo tutaj widzowie muszą wiedzieć, że Jarek niedługo wyda książkę. No, tam będzie. W każdym razie skupmy się może na twojej książce. Czy planujesz? Bo ja bym chętnie kupił, przeczytał, bo to jednak jest historia miasta. Mateusz też by kupił, nasz pan techniczny tutaj. W każdym razie są to świetne historie i wciąż uważam, że jest to w pewnym sensie nisza.
Nikt chyba się do tej pory nie pofatygował, żeby napisać w takiej formie, w takiej tematyce, a fajnie byłoby to jednak przelać na papier, według mnie. Chciałabym. Jedynym problemem jest brak czasu, no właśnie, totalny, nie? To chyba każdy z tym. No, więc chciałabym to kiedyś, tylko jeszcze się zastanawiam właśnie nad formą, bo tak naprawdę tych historii jest miliard, no jak jeszcze no nie tak więcej, bo tak naprawdę im więcej zaczynam sobie czytać i sprawdzać i potem jakby odgrzybywać tę historię tych mieszkańców, to po prostu wychodzi w co jednym domu to ciekawsze i takie, że po prostu jestem w szoku, że nikt wcześniej o tym gdzieś tego nie znalazł. Czyli na przykład, każdy dom to książka. No, na przykład takie dwie moje ulubione, które mi się niedawno udało odkryć, to właśnie willa w Cieplicach, która została wybudowana przez Felicitę Westfali, śpiewaczkę operową, która żyła w otwartym lesbijskim związku, jeździła po całym świecie, zasłynęła z odgrywania ról spodenkowych tak zwanych, czyli grała Romeo, a jej kochanka, partnerka odgrywała Julię i tak jeździły po świecie i Napoleon przekazał jej podobno zbroję w podziękowaniu, Abraham Lincoln po prostu uwielbiał ją i taka osoba mieszka tutaj i nigdzie nie było wcześniej o tym informacji. Czyli to była książka w tym kierunku właśnie opisująca między innymi historię budynki, taki jakby no zbiór. To byłoby najciekawsze. No tym bardziej, czyli rozumiem, że to jest, bo wcześniej nie udało mi się tutaj przedrzeć przez waszą rozmowę. Czyli to jest twój ulubiony budynek w Jeleniej Górze? Nie ulubiony, jeden z, bo no mówię, jest naprawdę tego tak wiele. Jeszcze jest inna willa, też bardzo ciekawa, która należała do Friedricha von Bernardi, który jest uznawany za człowieka, którego książka, którą napisał, spowodowała wybuch I wojny światowej. Był jednym z najbardziej kontrowersyjnych militarystów. I to jest też bardzo ciekawa, kontrowersyjna postać, która mieszkała tu i te rzeczy się rozgrywały się na terenie, no to akurat był Kunersdorf, czyli dzisiejsza część rejonu Małej Poczty. No bardzo ciekawe są te historie i bardzo ciekawe osoby tu przyjeżdżały i tak samo do Szklarskiej Poręby, do tych wszystkich kurortów, ta cała, nie wiem, to towarzystwo związane z literaturą, ze sztuką, z jakimiś ruchami wolnomyślicielskimi też, no, niesamowite źródła. No właśnie jest to temat rzeka, moglibyśmy tutaj spędzić w tym studiu, myślę, jeszcze dłużej i o wielu fajnych rzeczach porozmawiać, a zbliżamy się powoli do końca. Wobec tego standardowe pytanie, czego ci można życzyć jako genealogowi? Genealożce? Geologowi? Geolog to geolog. Więc czego można życzyć w takim zawodzie? Czasu. Żeby doba miała 48 godzin co najmniej. A powiedz, to jeszcze może na zakończenie ja też sobie zapytam o coś. Ile czasu zajmuje ci jakby takie jedno zlecenie? Jedno, konkretne, że ktoś przychodzi i szuka potomka, ile zajmuje tobie czasu? To są godziny, to są dni, to są miesiące? Bardzo, bardzo zależy, bo... Bo rozumiem, że parę równolegle robisz, nie jest tak, że jedno kończy się, dopiero zaczyna. Dużo równolegle i tak naprawdę mam teraz bardzo dużo już zaczętych zleceń do takiego stopnia, że czas realizacji, termin realizacji mam teraz oczekiwania 4-5 miesięcy. Tyle się czeka, żeby do ciebie rozpoczęło poszukiwanie, nie, tak? Nie, to już jest, że już skończone, ale po prostu no, myślę, że teraz mogę nowe zacząć dopiero za jakieś 2 miesiące. I to jest tak, że ja działam równolegle, nie? Bo może to zająć na przykład samo poszukiwania, może godzinowo, nie? Ale to jest tak, że na przykład szukam i nagle mam mur. Albo czegoś nie mogę znaleźć, a potem wracam 2 dni później i nagle to znajduję. I ciężko jest to określić, bo czasem po prostu głowa też już jest zmęczona i potrzeba troszeczkę odpuścić ten temat i potem na świeżo znowu spojrzeć. Więc ciężko jest powiedzieć. Okay. Wydaje mi się, że tak z miesiąc. Jak ciebie można znaleźć jeszcze, bo to też jest ważne. Tak, właśnie, Marta miała tutaj zapowiedzieć się. Właśnie. Swoje profile, bardzo proszę. Pamiętaj, żeby followka zostawić. No to można mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Duchy Przodków, Duchy Sudetów. Mam też stronę internetową martamaćkowiak.com, więc zapraszam do kontaktu, do zaobserwowania.
Super. Można polecać różne adresy do odnalezienia. Jeżeli będę miała czas, to oczywiście postaram się coś znaleźć. Ale u ciebie trzeba dodać też, że na profilu jest dużo poradników, jak początkowo poradzić sobie samemu też. Tak, tak, jak to najbardziej co? Wyróżnionych relacjach. Zapisujemy się na kurs? Tak. Super. Dziękujemy, że nas odwiedziłaś. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.